te ry. O, coś jest. O, tak się wygarnia. I to jest pasta słoniowa. Słuchajcie, tą pastą myjemy naszym słoniom zęby. Dzisiaj serdecznie zapraszamy na piknik naukowy. Przed nami atrakcje, właśnie w tej chwili trwa pierwszy pokaz naukowy, ale oczywiście nie zabraknie, jak na każdym dobrym festynie, atrakcji dmuchanych, jak również warsztatów plastycznych, kreatywnych. Będzie można skorzystać z takich stanowisk, jak tworzenie maszyny Goldberga, także airbrush tattoo, czyli tatuaże, taka alternatywa dla malowania buzi. Cały festyn przebiega w cudownej atmosferze. Mamy piękną pogodę, oczywiście wszystko z zastosowaniem do najnowszych wytycznych sanitarnych. Słuchajcie, a macie czasami... No do szkoły powrót jest niebawem, czyli we wtorek. Taka nauka przez zabawę chyba jest najbardziej skuteczna, wydaje mi się, bo dzieci jednak stoją z buziami rozdziawionymi, że tak powiem. Jak najbardziej staramy się propagować naukę w taki przystępny sposób. Myślę, że to dobra rozgrzewka intelektualna przed powrotem do szkoły. Jak najbardziej tak, warsztaty chemiczne, pokazy fizyczne, będzie można także przeprowadzić własne eksperymenty naukowe. Właśnie, fizyka i chemia tutaj w taki przystępny sposób podane. Tak, my wychodzimy z założenia, że chcemy zaszczepić w dzieciakach taką miłość do nauki właśnie przez zabawę, tak żeby później miały troszeczkę łatwiej w szkole. Uwaga, 3, 4. To za to, że to nam się udały pokazać. Czyli życzenia się spełnią wszystkie na pewno.